Bronisław Kaczorowski, doktor medycyny, dyrektor Szpitala Czerwonego Krzyża we Lwowie, ożeniony z Marią z domu Feig. Mieli trzech synów. Mieli dwie córki. Maria Agata Kaczorowska, absolwentka Wydziału Historii na Uniwersytecie Warszawskim. Wyszła za mąż za historyka Marka Kamińskiego. Mieli dwie córki. Kaczorowscy przywędrowali z Litwy, ale to są tylko przypuszczenia. Osiedlili się w Galicji. No i następne źródła już mówią o tym, że Kaczorowscy dostali herb jelita. Herb jelita jest to jeden ze starszych polskich herbów. Datuje się właściwie konkretna data, 13 września 1331 rok, w bitwie pod Płowcami. Władysław Łokietek, dzielnego bardzo żołnierza, który stanął w obronie króla, uratował mu życie, nadał herb jelita. Herb wygląda w ten sposób. Na czerwonym tle skrzyżowane włócznie, na nich trzecia, złote i kozioł. Zawołanie bojowe szlachty, rycerzy było jelita albo kozi róg. Ród Kaczorowski, źródła dotyczą końca XVIII wieku, czasów Konfederacji Barskiej, kiedy trzech braci Kaczorowskich brało udział. Adam, który zginął na Ukrainie, następny brat ożeniony z księżniczką czetwertyńską i Kacper. Bronili oni Rzeczpospolitej przed wpływami rosyjskimi. Był też legionista z Legionów Dąbrowskiego, który we Włoszech brał udział w organizowaniu Wojska Polskiego. No i właśnie Henryk, który mieszkał, jak źródła mówią, mieszkał w Przyczycy. Przyczyca jest to wieś położona między Jasłem i Pilznem, 2 kilometry od szosy, nad Wisłoką. Dwór był usytuowany na wzgórzu, bardzo pięknie otoczony olbrzymim ogrodem, stawem, budowany w stylu neoklasycznym. Henryk, zarządca i właściciel dworu, ożenił się z panną Anną Kopaczkówną i doczekali się licznego potomstwa. 5 córek i 2 synów. O córkach niewiele wiem. Jedna z nich na pewno została panną i bardzo była kochana przez pozostałe rodzeństwo. Druga została zakonnicą w klasztorze w Krakowie, który się mieści niedaleko cmentarza Rakowickiego. Włodzimierz był znakomitym organizatorem, a za zorganizowanie i współfundowanie statuły Matki Boskiej Przeczyckiej i stworzenie sanktuarium, które do dzisiaj jest czynne i do dzisiaj tam przychodzą pielgrzymki, Włodzimierz Kaczorowski został uhonorowany przez papieża Piusa XI mianem szambelana papieskiego. Szambelan papieski, dostając taki tytuł, miał wraz z rodziną możliwość zamieszkania w Watykanie. I potem to wyjdzie w 1945 roku, ta możliwość zamieszkania, kiedy zostali wyrzuceni z dworu. W przeciągu godziny komuniści kazali wyprowadzić się z dworu i myśleli o tym, żeby właśnie wykorzystać tą możliwość i udać się do Watykanu. No niestety władze oczywiście zabroniły i musieli pozostać w Polsce. Drugi syn Henryka, Bronisław, mój dziadek, wyjechał do Lwowa. We Lwowie skończył studia medyczne, o specjalizacji higienista, pojął za żonę młodą Wiedenkę, Marię Feig, bardzo piękną kobietę, która we Lwowie kilkakrotnie wybierana była najpiękniejszą kobietą
miasta Lwowa. Bronisław był wielkim społecznikiem we Lwowie. Prowadził specjalną rubrykę w gazetach codziennych lwowskich, opisując, jak można bardziej higienicznie i zdrowo żyć. Dawał rady. W tych to były takie prześmieszne historyjki, które opowiadały o tym, że trzeba się myć, że w szkołach musi być higienista, że w szkołach musi być opieka lekarska. To małżeństwo doczekało się trzech synów. Najstarszy syn, Zygmunt, bardzo duże miał problemy po wojnie ze znalezieniem pracy w związku z zaangażowaniem się też w czasie okupacji i w efekcie wylądował w Bartoszycach, gdzie był nad prezesem Związku Adwokatów. Ożenił się z bardzo piękną, młodą tancerką gruzińską, która gdzieś się zawieruszyła podczas okupacji w Polsce i bardzo młodo zmarł, bo zmarł pod koniec lat 50. Drugi syn Bronisława i Marii z domu Fejk, Tadeusz, był kapitanem Wojska Polskiego, brał udział w obronie Lwowa i w obronie Warszawy. Został ranny i w wyniku powikłań zmarł w kilka lat potem. Tutaj może opowiem taką historię. Mój ojciec ołowianą kulę, która była przyczyną jego śmierci, przetopił i oprawił w złoto, robiąc z tego sygnet. Ja mam ten sygnet, jest on do pokazania tutaj. Najmłodszym synem Bronisława był Bogdan, mój ojciec. Bogdan się urodził w Krakowie. W Krakowie skończył też studia. Został doktorem filozofii i prawa. I objął jako najmłodszy starosta w Polsce stanowisko starosty najpierw w Wieluniu, a potem w Pułtusku. W 1939 roku mianowany był na wojewodę w Stanisławowie, no ale już nie objął tej posady. W Pułtusku mieszkał przy rynku, najdłuższym rynku w Polsce. Obecnie mieści się tam komenda policji na pierwszym piętrze z dwoma pięknymi psami. Jeden z tych psów uczestniczył właściwie cały czas w pracy też ojca. Był prowadzany do zamku, gdzie dzisiaj się mieści dom Polonii. Na pierwszym piętrze pies siadywał sobie w oknie, z którego wiele lat wcześniej Napoleon patrzył na toczącą się bitwę nad Narwią. Ojciec w wolnych chwilach bardzo chętnie grał w tenisa. Często przebywał na kortach i tam spotkał też grającą w tenisa młodą lekarkę, która przebywała w Pułtusku na praktyce, Halinę Okolską. Była to wielka miłość. Trochę wbrew przyszłym teściom, którzy stanowczo nie godzili się na ten związek z racji tego, że ojciec mój był równy wiekiem swojemu teściowi. Ale do małżeństwa doszło i w grudniu 1939 roku pobrali się w kościele świętej Barbary. Moi dziadkowie, Konrad Okolski, ożeniony z Heleną Głuchowską, pochodzili z Kresów. Poznali się już w Warszawie. Mieli trójkę dzieci. Najstarszego Stefana, który kilka lat przed wojną kończył studia medyczne i był lekarzem. Pozostał już w Anglii i do końca życia nie przyjechał do Polski. W kolejności potem była moja mama, Halina, i najmłodszy był Kuba, powstaniec warszawski, dowódca batalionu. Felek zginął 11 sierpnia w okolicach cmentarza Powązkowskiego. Dziadek mój, Konrad Okolski, ze strony mamy,
był dyrektorem szpitala Dzieciątka Jezus. Przez szereg lat utrzymał się jako dyrektor przed wojną, w czasie okupacji i po wojnie, do śmierci. W czasie okupacji jakiś czas był w Oświęcimiu. A w Oświęcimiu znalazł się dlatego, że pomagał AK-owcom, przyjmował ich mimo zakazu do szpitala i ratował im życie. Został wykupiony z tego szpitala przez moją babcię. Przyszły czasy okupacji. Mama moja cały czas jako lekarz służyła pomocą i pracowała, no ale najwięcej oddana była w czasie powstania powstańcom. Zorganizowała szpital dla powstańców w Warszawie i razem z Fogiem, Fog, który śpiewał, a mama, która ratowała biednych, rannych powstańców, spędzała całymi dniami i nocami czas. Ojciec mój natomiast bardzo rzadko mamę widywał, bo ukrywał się przed Niemcami. Z racji tego, że piastował wysokie stanowisko w administracji państwowej przed wojną, był poszukiwany przez Niemców i bardzo udzielał się w organizacjach cywilnych powstania. Jakby dwukrotnie był poszukiwany. W związku z tym bardzo często swój imaż zmieniał, albo zapuszczał wąsy, albo brodę, albo golił całkiem głowę. No i dzięki Bogu przeżył okupację. Muszę tutaj nadmienić, że przeżył ją razem z psem Bojem, który siadywał wcześniej w jego gabinecie. Po wojnie ojciec nie mógł pracy znaleźć. Jako prawnik próbował w sądach i w Warszawie, i w Łodzi. I w efekcie na początku lat 50. otrzymał posadę naukowego pracownika w Instytucie Urbanistyki i Architektury z racji tego, że znał 7 języków perfekt i był tłumaczem specjalistycznych książek o architekturze w tym instytucie. Natomiast mama cały czas kontynuowała pracę lekarza. Z małżeństwa Bogdana Kaczorowskiego i Haliny Okolskiej urodziły się 2 córki. Obie przyszły na świat w szpitalu Dzieciątka Jezus, odbierane przez swojego dziadka. Mama zmarła bardzo wcześnie, w 60 roku. Była rentgenologiem. Napromieniowała się bardzo. Pamiętam awantury w domu, kiedy tata prosił mamę, wkładaj fartuch ołowiany. Wkładaj, bo się to źle skończy. Mama była bardzo drobną osobą. Fartuch był ciężki. I na ogół bez tego fartucha pracowała, co się skończyło tragicznie. Ojciec, starszy od mamy o 20 lat, musiał wychowywać 2 nieznośne córki. Siostra moja, Alicja Barbara, skończyła medycynę tu w Polsce. Urodziła 2 córki, Małgorzatę i Katarzynę, i wyemigrowała z małymi córeczkami do Szwecji. Tam zrobiła specjalizację i do dzisiaj jako psychiatra pracuje w szpitalach sztokholmskich. Bardzo jest cenionym lekarzem. Ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim historię, gdzie poznałam swojego męża, Marka Kamińskiego, wielkiego znawcę historii sztuki, który z czasem chyba był w Warszawie jednym z najlepszych specjalistów od polskiego malarstwa, bardzo cenionym i bardzo jego zdanie się liczyło na rynku. I mamy 2 córki. Miesiąc przed maturą zginął mój ojciec, któremu obiecałam, że pójdę na historię sztuki. Życie nasze
po prostu się kompletnie rozpadło. I tak rozpoczęłam zarabiać pieniądze tak naprawdę na pierwszym roku tejże już historii sztuki jako modelka, później pracowałam jako agent nieruchomości, a później zaczęłam spełniać swoje marzenia. Czyli tak naprawdę wróciłam do medycyny, wróciłam troszeczkę z innej strony, bo ze strony zupełnie biznesowej, zupełnie nieleczącej, ale robię to, co kocham, robię to, co kochał mój dziadek, kocha moja babcia, kocha moja siostra, moja ciotka ze Szwecji, no bo to przecież rodzina tak naprawdę z korzeniami lekarskimi. I może dlatego tak dobrze się czuję w tym temacie, że po części mam w sobie dużo artysty, historyka, który ocenia piękno, bo taka jest rola historyka sztuki, w połączeniu z medycyną i medycyną estetyczną, no jakoś mi się to cudownie wpisuje w te lata 2000. Bardzo długo szukałam swojej drogi tak naprawdę, zanim trafiłam na te właściwe tory, które jak się później okazało, tak naprawdę chyba odziedziczyłam w genach, ponieważ skończyłam prawo, mimo tego, że wcześniej zupełnie innym torem życia tak naprawdę szłam, troszkę bardziej w stronę sportu, co w ogóle z nami nie było związane. I okazało się, że to nie była moja droga, więc chyba to było po prostu przeznaczenie, że ukończyłam studia prawnicze. I też dzisiaj właśnie przeglądając po raz kolejny albumy naszej rodziny, naszych przodków, po raz kolejny zobaczyłam uderzające właśnie podobieństwo do Kuby, który walczył w batalionie Zośka. I myślę, że jako osoba, która odziedziczyła te geny, powinnam być z tego bardzo dumna i oczywiście jestem. Nie ma wśród nas mojego drugiego wnuka, Jasia, który ma 18 lat i studiuje prawo i ekonomię w Segowii pod Madrytem. Jest na pierwszym roku i zapowiada się, że skończy te studia, bo póki co jest bardzo dobrze. Szczęśliwa jestem, że mogłam spotkać się u siebie w domu z moimi córkami, no tylko z jednym młodszym wnukiem, który już bardzo chętnie garnie się do historii Powstania Warszawskiego, bardzo chętnie odwiedza Muzeum Powstania Warszawskiego, chodząc po ulicach szuka, namierza kanały. Cieszę się, że żeśmy się mogły tutaj spotkać i przy okazji nawet tego programu jeszcze raz przypomnieć historię naszej rodziny, która mam nadzieję, że przetrwa w pamięci, w wspomnieniach moich córek, a potem moich wnuków.